Co sądzisz o zwyciężczyni Eurowizji polskich eliminacji? O Litce? Tak. Ja to napisałam na swoim blogu, ale powtórzę. Jest to wokalistka nijaka, czyli wokalistka, która jest czysta, przezroczysta, niczym się nie wyróżnia. I no jak dla mnie na Eurowizję potrzeba czegoś więcej, większej charyzmy. Fałszowała. Przeciętna, bardzo przeciętna dziewczyna. No i czego tutaj oczekiwać? No pewnie nie wejdziemy do finału. Dlaczego? Ale ma słabą piosenkę? Czy to piosenka nawet nie jest jakaś taka strasznie najgorsza, bo balady czasami się też sprzedają. To nie jest tak, że tylko szybkie piosenki na Eurowizję. Natomiast ona no, śpiewa ją bardzo, bardzo słabo. Na żywo to wypadło słabo. To taka, wiesz, cipulinda, no kolejna cipka niewydymka. Mhm. Ale myślisz, że ona zrobi potem jakąś karierę w Polsce? Bo tak, wiesz, Lidia Kopanio, za bardzo jej się przez ten okres nie udało zrobić karierę. Myślisz, że po Eurowizji wypłynie? Słuchaj, no na pewno Eurowizja jej pomoże w takim względzie, że ktokolwiek o niej napisze. To już jest sukces, bo rzeczywiście zrobiła już dwie płyty i jakoś nie odbiły się żadnym echem. Natomiast czy ona zrobi karierę? Wiesz, karierę robią ludzie, jeżeli mówimy o takiej prawdziwej karierze, no to ludzie, którzy mają charakter przede wszystkim i osobowość. No ona jest nijaka, czysta, przezroczysta, no więc zniknie. Ale już wolę tą Paulę, która śpiewa nawet jak ta Edyta Górniak, niż Lidię Kopanie fałszującą i wyglądającą jak Ruska, którą przejechał traktor. Te włosy takie zrobili jej, wiesz, te takie z gofrownicą czy czymś. Miałeś na Shakira czy na Madonnę? Nie, zupełnie, zupełnie to okropnie, okropnie. Wygląda jak totalna taka Ruska. Może w Moskwie to się spodoba, więc w sumie nie wiadomo. O, właśnie. Może to zrobili specjalnie po to. A dlaczego ty zgłosiłaś się na Eurowizję? Z czystego powodu chęci wypromowania swojej osoby oraz swojej piosenki. To jest naturalne. Ale nie przyjęli mnie oczywiście. Dlaczego oczywiście? Oczywiście, już wiesz co, już chyba 6 razy na różnego typu festiwale wysyłam swoje piosenki i zawsze szanowne jury wybiera innych. Oczywiście nie jestem jedyna, która jest w takiej sytuacji i nie narzekam. To nie jest tak, że ja wielce narzekam, że mnie nikt nie wybiera z moimi cudownymi piosenkami. Natomiast, no wiesz, jeżeli do Sopotu dostaje się nieumiejąca śpiewać mandaryny albo Natalia Lesz, a nie dostaje się ktoś, kto potrafi śpiewać i też no, nie jestem jedyna, która potrafi śpiewać i się nie dostaje, no to chyba jest coś nie tak. Ale zawietrzysz jakiś spisek? Ja nie wietrzę żadnego spisku, tylko jest to oficjalnie wiadomo, że nie zawsze wszystko jest tylko i wyłącznie ze względu dlatego, że ktoś dobrze śpiewa albo ma talent, tylko z różnych innych powodów robi karierę albo dostaje się do festiwali. Pozdrawiam gorąco widzów wideoportalu. Sara Maj.